jak jemu beze mnie. Takie czytanie zrobię dzisiaj z kart Lenormanda i Tarota. Jak jemu bez ciebie, kochana osoba pytająca? Zobaczmy, co pokażą karty. Witam Was, kochani, serdecznie, wszystkich moich subskrybentów i widzów na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. I proszę o subskrypcję mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłaś. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry mój kanał, byś dostawał codzienne powiadomienia o filmikach. Również proszę o komentarze. Dziękuję serdecznie za komentarze Państwa. Komentarze są cudowne. Potwierdzają często, że moje czytania rezonują w całości lub w części z Państwa historiami. Także jest to ważny feedback. Dziękuję bardzo. Proszę również o lajki, czyli kciuczki w górę. I zapraszam oczywiście na wróżby indywidualne, kochani. Piszcie mi na e-mail loelia.orakel@gmail.com. Wtedy ja odpiszę, napiszę również informacje i szczegóły. Mój e-mail znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam. Wróżby indywidualne są oczywiście skoncentrowane tylko na Państwach, na Państwa osobistych, indywidualnych sprawach. Teraz, kochani, zacznijmy naszą dzisiejszą wróżbę na temat jak jemu bez ciebie. Mamy dwie grupy, dwie talie Lenormanda. Pierwsza grupa i pierwsza talia to Lenormand Gildet Rivery, jeśli to dobrze przeczytałam, ponieważ jest to imię i nazwisko włoskie. Oczywiście te karty Lenormanda są włoskiego autorstwa. One są popularne, ponieważ z nich zawsze wróżę. To są karty właśnie, które namalował też artysta, czyli autorstwa Gildet Rivery, ale autorstwa Ciro Marchetti, czyli te ilustracje na kartach namalował artysta Ciro Marchetti. Więc to jest pierwsza grupa, kochani. I grupa druga. Są to karty Lenormanda autorstwa niemieckiego. Pani Angeline Schulze. Takie właśnie karty tutaj z tłem Xinjiang i wodą. Wodą jako symbol emocji, uczuć. Także, kochani, wybierzcie pierwszą grupę, serię włoską Lenormanda, tą brązową, lub tą niebieską talię autorstwa niemieckiego. Jeśli wybrali Państwo już grupy, to zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej. Jak jemu bez ciebie? Czy tęskni, czy myśli, czy pragnie powrotu, czy pragnie kontaktu? Zobaczmy. Ok, karty Lenormanda mówią, że jest tutaj osoba, o której myślicie pod presją czasu. Myśli, że najwyższy czas, by właśnie z Wami mieć kontakt, by się z Wami zobaczyć, spotkać, pisać. Widzimy tutaj chęć nowego początku, wyleczenia w
wszystkich jakichś problemów, które Was dotknęły, konfliktów. Chce partner nowego początku, pojednania, myśli o Was i myśli również o tym, że Wy odwróciliście się od niego. Nie jest pewny, czy Wy chcecie do niego wrócić, ponieważ jest tutaj sylwetka osoby pytającej, czyli nawet jeśli o Was myśli, to myśli o tym, że się od niego w tej chwili odwracacie, izolujecie, że patrzycie w przyszłość i myślicie właśnie o innych planach na przyszłość. Jednakże chce partner jeszcze raz się tutaj pogodzić, powrócić. Jest właśnie nerwowy, ponieważ czas upływa jakby, a Wy nie macie w tej chwili regularnego kontaktu. Coś między Wami jest niejasne, nieklarowne, smutne, obciążające, co również zatruwa jego głowę i myśli. Obciąża go to, zasmuca, rozczarowuje, być może stwarza u niego jakieś depresyjne stany, smutku, ponieważ być może nawet są łzy, płacz, obciążenie właśnie mentalne czy emocjonalne przez to, że u Was jest w tej chwili ogromna nieklarowność sytuacji. Jednakże myśli partner o tym, że w niedługim czasie się to wszystko rozjaśni, czyli wszystko się wyklaruje i te problemy, które Was obciążają i jego właśnie tutaj zasmucają, że przejdą. Czyli te czarne chmury przejdą, nadejdzie słońce, nadzieja, światło w tunelu i jasność umysłu, jasność właśnie działania i wrócą emocje, wrócą momenty miłosne, romantyczne, wróci dualność, czyli wrócą rozmowy, spotkania, wróci namiętność, wróci właśnie miłość, ponieważ tu mamy kartę miłosną, przepiękną kartę, pełną emocji, woda, łabędzie, woda, po prostu te łabędzie, którzy są tutaj bardzo na sobie skupieni, romantyczni, opływają emocjami. No, są skupieni tylko na sobie. Romantyczność, miłość, uczucia, emocje, wszystko to właśnie tutaj charakteryzuje tą kartę i właśnie o tym myśli Wasza osoba, o której myślicie, wspominacie, za którą tęsknicie. Pragnie, by wszystkie problemy się rozmyły, rozwiały, przeszły, wyklarowały i by wróciły właśnie te chwile romantyczności, namiętności. Osoba, która myśli właśnie o Was, myśli o harmonii. Być może o właśnie tutaj o balansie między Wami, zgodzie, o tym, by wróciła rodzinna atmosfera, być może jakaś piękna seksualność. Karta ta charakteryzuje też piękną, atrakcyjną, seksowną kobietę, czyli tak w ten sposób myśli o Was właśnie partner. Jesteście dla niego piękną, romantyczną, delikatną jak lilia, kobiecą, seksowną partnerką, z którą pragnie harmonii, pojednania, szczęścia rodzinnego i balansu. Także myśli tutaj partner na pewno o zgodzie. Nie jest mu dobrze bez Ciebie, ponieważ widzimy smutek, widzimy jakby obciążenie, negatywne myśli, troskę, rozpacz, smutek, płacz, być może nawet łzy, być może nawet stany depresyjne, przeciążenie. Także na pewno nie jest jemu bez Ciebie dobrze. Tęskni za miłością, tęskni za zgodą, romantycznością, nowym początkiem. I denerwuje się właśnie przemijaniem czasu, który powoduje zapewne szkody w Waszej relacji, jeśli nie macie regularnych rozmów, spotkań. Kochani, zobaczmy dalej, co mówi karta Tarota. Karta Tarota mówi, że osoba, o której myślicie, na razie odgania emocje, uczucia i myśli racjonalnie tutaj głową, czyli na poziomie mentalnym,
co zrobić, jak pogodzić się być może z Wami. Na razie jest ta osoba zablokowana. Karta dwóch mieczy mówi, że ta osoba, by nie cierpieć być może za bardzo, zamknęła się na uczucia i emocje, ponieważ być może ją te właśnie emocje, uczucia zraniły. W tej chwili nic nie chce widzieć, nic nie chce słyszeć emocjonalnego, tylko myśli właśnie tutaj rozumem, rozsądnie, co ma zrobić, by z Wami jakoś tutaj się porozumieć, pojednać. Taką mam tutaj kartę tarota. Zobaczmy jeszcze, kochani, co partner chce Wam powiedzieć. Tutaj mam orakel miłosny. Przekazy płynące z serca. Czyli zobaczmy, co z serca przekaże Wam partner. Nawet dwie mi wypadły. Überfülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Duża, wielka miłość, ogromna miłość stoi przed drzwiami. Wpuść ją do środka. Także taka piękna karta, piękna miłość, wspaniała, duża, ogromna miłość stoi przed Twoimi drzwiami. Wpuść ją po prostu do środka. Nie blokuj. I jeszcze następną. Ich liebe dich. Czyli ja kocham Ciebie. Kochani, no nie ma nic piękniejszego. Nawet nie muszę tłumaczyć tutaj tych kart. Ponieważ tu jest przepełnienie miłością. Überfülle, czyli przepełnienie miłością. Nadmiar miłości, obfitość miłości. I tutaj jest potwierdzenie, że partner mówi do Was w dosłownym tego słowa znaczeniu, że Was kocha. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam, kochani, grupę drugą, która wybrała tę oto talię autorstwa niemieckiego. Jesteście w tej chwili w blokadzie, nie macie kontaktu, jesteście oddaleni, oziębli, niedostępni emocjonalnie. Partner mówi, ponieważ wróćmy do naszego pytania wróżby, jak jemu bez Ciebie? Więc czuję się oddalony, odizolowany, czuję, że nie jesteście dostępne, że nie macie kontaktu, być może nie odpowiadacie na jego wiadomości, być może nie macie czasu, macie inne sprawy, jednakże pragnie szczęścia Wasz partner, oda osoba, o której myślicie, pragnie szczęścia, być może jest to osoba spod znaku panny lub spod znaku byka czy koziorożca. Jeśli z taką osobą, o której myślicie, macie do czynienia, to na pewno w 100% rezonuje ta grupa z Wami. Partner chciałby z Wami z powrotem szczęścia. Czterolistna koniczyna. Pragnie pięknych, szczęśliwych, radosnych momentów z Wami. Pragnie znowu poczuć szczęście z Wami. Tutaj pragnie spotkań. Kochani, pragnie jeszcze raz randek, spotkań, czy w jakichś pięknych miejscach publicznych, w parku, w restauracji, w mieście, czy przez internet, na różnych netwerkach socjalnych, tak, w internecie. Można również spotkać się, mieć randkę przez kamerkę, przez czat.
Także pragnie kontaktu z Wami, odnowy kontaktu, spotkań, rozmów. Pragnie znowu właśnie wszystkiego tego, co mu da szczęścia. Kochani, jeszcze raz powtarzam, że te wszystkie trzy karty Lenormanda są tutaj symbolem znaków ziemskich, żywiołu ziemskiego i charakteryzują takie znaki zodiaku jak byk, panna i koziorożec. Więc jeśli Wy jesteście spod tego znaku lub Wasza osoba, o której myślicie w tej chwili i dla której wysłuchujecie tej wróżby, to w 100% ta grupa rezonuje z Wami. Więc pragnie spotkań, pragnie znowu, by szczęście wróciło. Będzie tu jakaś akcja, początek nowej szansy, początek nowych kontaktów, spotkań. Właśnie tego, czego pragnie Wasza osoba. Karta jedynka Lenormanda mówi o początku, nowym początku, nowej szansie. Karta właśnie ta symbolizuje tutaj jeźdźca, który jedzie już z jakąś informacją do Was, który aktywnie, energicznie, bardzo szybko chce właśnie Wam coś przekazać. I jest to karta aktywności, nowej szansy, właśnie, że partner będzie w stosunku do Was aktywny, by podjąć jakąś jeszcze nową próbę z Wami, właśnie kontaktów czy pisemnych, czy właśnie zobaczenia Was. Kochani, tutaj oczywiście jesteście również Wy, osoba pytająca, czyli partner właśnie chce konkretnie do Was przyjechać tutaj z Wami, spróbować jeszcze raz. Wy powinnyście poczekać, nic nie robić, nie insynuować, nie mieć żadnej aktywności, tylko poczekać, pasywnie poczekać. A tutaj partner, czyli osoba, o której myślicie, będzie aktywny, czyli on będzie miał inicjatywę. Wy nie musicie absolutnie nic robić, ponieważ Wy zostaniecie tylko pasywne i po prostu czekacie na to, by ta wróżba się właśnie spełniła. Ta wróżba mówi, że partner przejmie absolutnie inicjatywę i będzie podążał w Waszym kierunku, ponieważ chce wyjść z izolacji i odnowić to szczęście, które miał z Wami. Tutaj pokazuje również karta w przełożeniu duże, głębokie emocje, które szarpią właśnie Waszą osobą. Tutaj mamy głębokie właśnie nawet takie, jak to się mówi, psychicznie, takie bardzo głębokie właśnie uczucia, emocje do Was. Osoba, która wie o tym, że właśnie do Was ma dużo emocji, nie może o nich zapomnieć. Również ta karta mówi o intuicji, czyli intuicja być może podpowiada Waszej osobie, żeby zrobiła jakiś ruch w kierunku do Was, żeby jeszcze raz spróbowała, odnowiła tą relację. Być może nawet dla niektórych z Was oznacza to bratnią duszę, z którą porozumiecie się telepatycznie lub macie dużo rozwiniętą intuicję. Także tutaj mówi ta karta o jakimś ważnym partnerstwie, ważnej relacji, co czujecie również w Waszej duszy i dlatego również Wasz partner chce walczyć o ten związek. Zobaczmy jeszcze kartę Tarota. Karta Tarota pokazuje rycerza kielichów. Rycerz kielichów to oczywiście
romantyczny rycerz, który walczy o miłość, o uczucia i emocje, który walczy o miłość, szczęście, o dobrą atmosferę w związku, o harmonię, o nowy początek, o romantyczność, który chce właśnie jeszcze raz odrodzić te romantyczne uczucia. Rycerz kielichów mówi o tym, by być właśnie szczęśliwym i zakochanym, o czym mówi również ta karta, czyli rycerz kielichów walczy o szczęście. Również karta ta mówi o harmonii, którą pragnie ten rycerz kielichów. Przyjedzie do Was, oczywiście będzie romantyczny, zalotny, flirtowny, przyjazny. Również atmosfera będzie luźna, przyjazna, sympatyczna. Czyli kochani, jeszcze jedna szansa. Jak jemu bez Ciebie tęskni, myśli o nowej szansie, o nowym szczęściu z Tobą. Zobaczmy, co powiedzą jeszcze karty oraklu miłosnego. Co Wam partner chce przekazać? Proszę o wskazówkę. Nie chcę mi wypaść, więc wyciągnę. Ich habe die Kraft, nein zu sagen oder zu gehen. Kraft. Karta mówi o sile. Że masz mieć siłę powiedzieć nie lub odejść, pójść. Czyli jeśli nie chcecie tej nowej szansy, nie chcecie powrotu waszego partnera, nie chcecie, by wrócił, by znowu odrodziło się to wszystko, co było, ponieważ jesteście może bardzo zranieni tym lub dotknięci, nie chcecie próbować ryzykować jeszcze raz, to odważcie się, by powiedzieć nein, nie chcę, nie. Nie chcę już powrotu, nie chcę już rozpoczęcia tej historii na nowo, ponieważ dużo mnie to kosztuje emocji, czy bolało mnie, to jestem zraniony, zraniona. Więc dla wszystkich tych, którzy nie chcą powrotu partnera, oczywiście pasuje tutaj ta karta. Natomiast powrót i nowa próba tutaj będzie, ponieważ tak zapowiadają karty Lenormanda i Tarota. Jeśli tego nie chcecie, to miejcie odwagę powiedzieć po prostu nie, że nie chcecie, że już nie macie na to ani siły, ani ochoty. Takie były dzisiaj dwie grupy i dwa czytania na temat pod tytułem Jak jemu bez Ciebie. Życzę, kochani, Wam wszystkiego najlepszego, oczywiście udanych powrotów, jeśli sobie tego życzycie. Proszę o komentarze, którą grupę wybraliście, która grupa rezonuje z Wami. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.